Bielsko-Biała wprowadza nocną prohibicję. Na razie jednak tylko w jednym miejscu, na osiedlu Górne Przedmieście. Gdy uchwała wejdzie w życie, alkoholu nie będzie można kupić w punktach sprzedaży od godziny 22 do 6 rano. Jak najbardziej jestem za. Tutaj mieszkam akurat, wiem co tu się dzieje. W weekendy to jest dramat po prostu, także no teraz zima to może troszkę mniej, ale lato to jest po prostu wieczne imprezy. To mamy taki specjalny murek, w tym murku ludzie od 20 do samego rana, wiecznie policja, wiecznie jakieś bójki, jakieś niszczenia samochodów tutaj. Głośne śmiechy, głośne rozmowy i okno, ja jestem sercowiec, wietrze często mam okno. Ale w tej chwili się to trochę zmieniło. Tutaj Straż Miejską prosiliśmy, zaglądają, tu czuwają. O ile mieszkańcy są za, to lokalnym przedsiębiorcom, którzy prowadzą całodobowe sklepy, pomysł się nie podoba. Jeżeli po prostu nie będzie się opłacało prowadzić nocki, no to szefowa będzie musiała przymknąć ten sklep w nocy i będzie wtedy strata też na tym, nie? Nie wiem, tutaj jest w ogóle osąd tego, że bezdomni, menele i wszystko. Nie ma tu nikogo, nie ma osób bezdomnych, nie ma beneli. Wszystko się przeniosło gdzieś pod Klimczok. I w nocy tutaj normalnie ludzie przychodzą na zakupy, no. Którzy wracają z pracy, piekarze, no różni, no. Kierowcy, taksówkarze. Urząd Miejski w Bielsku-Białej argumentuje, że taka decyzja została podjęta ze względu na wnioski mieszkańców. Wielokrotnie wnosili o wprowadzenie takich przepisów z uwagi na negatywne skutki sprzedaży nocnej napojów alkoholowych na terenie tego osiedla. I stąd Rada Miejska 2 lutego podjęła taką decyzję. Nocna prohibicja na razie będzie na jednym osiedlu, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości zostanie rozszerzona o kolejne. Są takie wstępne rozmowy. Na razie to jest na etapie tylko dyskusji. Na razie nie ma decyzji ani w lewo, ani w prawo. Ale chcemy się przyjrzeć, jak to działa na tym osiedlu. Zobaczymy, czy to będą korzyści, co z tego wyniknie. A na kolejną dzielnicę może się wkrótce rozszerzyć zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Katowicach. Do 19 lutego wypowiedzieć się w tej sprawie mogą mieszkańcy dzielnicy Koszutka, która graniczy m.in. ze Śródmieściem. Jako miasto oddajemy głos mieszkańcom, to oni ostatecznie decydują, czy takiego rozwiązania chcą w swojej dzielnicy, czy też nie. Mieliśmy takie przypadki, że mieszkańcy, czy to Giszowca, czy ostatnio Zawodzia, w konsultacjach wypowiedzieli się negatywnie dla takiego pomysłu. Do tej pory nocną prohibicję w Katowicach ustanowiono w 5 z 22 dzielnic: Śródmieściu, Bogucicach, Dąbrówce Małej, Załężu i Szopienicach.